Zmarł były prezes Zabrzańskiego Górnika Eugeniusz Posolski. Był sternikiem Górnika na przełomie lat 2006-2007. Wielki kibic, miłośnik sportu, zasłużony nie tylko dla Górnika, dla innych klubów zabrzańskich. Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy. Chcieliśmy tutaj przed własną publicznością pokazać to samo, co zaprezentowaliśmy, nawet lepiej w meczu z Polonią. Ale to naprawdę groźny zespół, który na pewno będzie dużo punktów zrobił na tej ligie. W tej Ekstraklasie nie ma słabych klubów, każdego stać na bardzo dobry mecz, każdy ma wysokie umiejętności, dlatego musimy zapomnieć o tym i po prostu przygotować się w 100% do meczu z Wisłą. Musimy zapomnieć o takiej o pierwszej połowie, bo w drugiej już pokazaliśmy naprawdę, że to powinniśmy grać, to w drugiej połowie. No, ciężko mi powiedzieć, co się stało w pierwszej połowie, naprawdę. Na drugą, tak jak powiedziałeś, wyszliście bardziej agresywnie, ofensywnie, ale zabrakło tej kropki nad i. No dokładnie, no mecze, żeby wygrać, trzeba strzelać bramki. No, trzeba sobie stwarzać sytuację. Sytuacje może i były, ale brakło tej konsekwencji strzelenia tej decydującej bramki. Później sytuacja się troszkę skomplikowała, no bo sędzia pokazał czerwoną kartkę i tylko wolą, determinacją mogliśmy walczyć do końca meczu. Myśleli, że to był mecz bardzo równy, no to był równy. No, oni też grali dobre spotykania. Wiadomo, że grają siebie i siebie muszą wygrać. A my się cieszymy z tym punktem, który mamy i wrócimy bardzo dobrą do Szczecina. Zastanawiałam się, czy strzelić bramkę, bo już troszkę nam bramek nastrzelałeś. Dzisiaj się nie udało. Nie. Musiałem miał trochę inne zadania. Musiał pomagać zespół przy podania i no, dzisiaj nie miał żadnego okazji. No szkoda, ale tak jak ja mówię jeszcze raz. Fajnie, że dzisiaj zrobiliśmy dzisiaj tutaj punktu. Wyszliśmy jakoś tak, nie wiem, bez walki, bez jakiegoś zaangażowania. Nie wiem, czego to wynikało, no bo każdy się przygotował do tego meczu w 100%, tak jak zawsze. Mówiliśmy sobie, że trzeba wyjść, trzeba walczyć, bo Pogoń nie odda nam tych trzech punktów, ale no, ciężko powiedzieć, co się stało. W szatni w przerwie musiały chyba paść ostre słowa, bo po przerwie ta gra zdecydowanie się polepszyła. Zabrakło tylko tej kropki nad i. W drugiej połowie graliśmy już dużo lepiej, już przejęliśmy inicjatywę. Brakowało takich klarownych sytuacji, ale no to my byliśmy tą stroną przeważającą. Niestety nie udało się, takie mecze też się zdarzają, ale tak jak mówię, nie może brakować tego zaangażowania, bo to jest najważniejsze. Na pewno nie pomógł również fakt czerwonej kartki dla Olka Kwieka. Tak, to była końcówka, no niefortunny po prostu ślizgnął. Olek walczy całym sercem zawsze na boisku. Tutaj tak chciał na pewno trafić piłkę, wygarnąć ją, trafił w nogi. Trudno, no po prostu, co mogę powiedzieć. Dzisiaj też zagrał dość eksperymentalny skład, dość nieoczekiwany. Zagrałeś od pierwszej połowy, zagrałeś od pierwszej minuty. Dla ciebie na pewno było to świetne doświadczenie. Tak, to było pozytywne zaskoczenie. Mogę powiedzieć, że się nie spodziewałem, ale jak zobaczyłem na składzie, że gram, no to bardzo się ucieszyłem. Chciałem wykorzystać tę szansę, starać się dać jak najwięcej drużynie. Nie wiem, z jakim skutkiem to wyszło, nie mnie to oceniać, ale no, chciałem być bardzo, bardzo pomocny. Są mecze lepsze, są mecze gorsze. Tak jak pani powiedziała, że nie możemy uspokoić pierwszej, drugiej połowy, nie możemy tego, tylko albo gramy jedną dobrze, albo pierwszą, albo drugą połowę i no nie wiem, no trzeba wyciągnąć wnioski i przygotować się 100% do meczu bardzo ważnego z Wisłą.